SpongeBob kryje wiele tajemnic. Jedną z nich jest kwestia rodziców SpongeBoba. W jednej z moich teorii postawiłem tezę, że żółta gąbka jest adoptowana. Ma za tym przemawiać fakt, że znani nam z wielu odcinków rodzice SpongeBoba są żywymi gąbkami morskimi, co możemy wywnioskować po ich wyglądzie i kolorze, natomiast SpongeBob to zwykła syntetyczna gąbka do mycia. Zastanawiająca jest jednak kwestia, skąd SpongeBob wziął się w bikini dolnym, jeżeli nie jest gąbką morską? A co jeśli powiem wam, że został wyrzucony do wody wraz z innymi śmieciami? Właśnie tą kwestią zajmiemy się w dzisiejszym odcinku. Dzisiejszy film powstał we współpracy z Głównym Inspektoratem Ochrony Środowiska. Ja jestem Cyprian i zapraszam do oglądania. Niedawno nagrałem odcinek poświęcony latającemu patrolowi i ochronie naszego środowiska w perspektywie Wall-E'ego. Jeżeli jeszcze nie widziałeś, to koniecznie sprawdź link teraz w karcie. Latający patrol to program tłumaczący w przystępny sposób kwestie ochrony środowiska, jak je chronić, jak są segregowane śmieci. Przypominam, że odcinki latającego patrolu są emitowane w każdą środę o 17 na kanale WPTV. Obejrzałem kolejne odcinki, dlatego postaram się was zainteresować tym programem. Jeżeli jeszcze nie oglądaliście, to nic straconego, ponieważ są emitowane powtórki na WPTV w każdy piątek o godzinie 11:20. Odcinek piąty skupia się na kwestii odpadów i recyklingu. Widzimy, jak działa zakład przetwarzania odpadów. Dzięki takim zakładom chronione jest nasze środowisko, ponieważ podczas recyklingu daje się drugie życie odpadom, odzyskuje się z nich materiały, aby wykorzystać je ponownie do tworzenia nowych produktów, co zmniejsza ilość śmieci. Dowiadujemy się, że Inspekcja Ochrony Środowiska przeprowadza kontrolę zakładów, aby sprawdzić, czy działają właściwie i zapobiegać przestępstwom przeciwko środowisku. Odcinek szósty mówi o segregacji odpadów i tłumaczy działanie recyklingu. Czy wiecie, jak powstaje regranulat z odpadów? Wyrzucane przez nas do odpowiednich pojemników odpady, na przykład plastiki do żółtego kosza, trafiają następnie do recyklerów, czyli firm zajmujących się recyklingiem poszczególnych odpadów. Następnie tworzy się regranulat, z którego w przypadku plastiku powstają na przykład nowe butelki. Dzięki temu ilość odpadów pozostaje taka sama i nie zwiększa się ilość plastiku. Dowiadujemy się, jak wielki wpływ na ochronę środowiska ma wyrzucanie na przykład plastikowej butelki do odpowiedniego żółtego pojemnika. Ósmy odcinek programu porusza kwestię wody, ochrony wód. Ze względu na tematykę dzisiejszego filmu, który poświęcony jest SpongeBobowi i morskim stworzeniom, ta kwestia jest nam szczególnie bliska. Inspekcja Ochrony Środowiska zajmuje się badaniem jakości wód, a także na przykład liczeniem fok w Bałtyku czy morświnów, do czego inspektorat wykorzystuje drony. Zanieczyszczenia mogą dostawać się do wód przez odprowadzanie niedostatecznie oczyszczonych ścieków czy wyrzucanie śmieci do zbiorników wodnych. W laboratorium badawczym sprawdza się, czy woda pobrana z danej próbki, na przykład jeziora czy strumienia, jest czysta czy brudna. Poznajemy dokładny proces badania jakości wody. Po przefiltrowaniu należy przeanalizować próbkę. Nie wolno zanieczyszczać wód, ponieważ szkodzi to każdemu z nas. Zachęcam, żebyście sami sprawdzili Latający Patrol, emisja w każdą środę o 17 na kanale WPTV. Przypominam też, że powtórki możecie oglądać w piątki o godzinie 11:20. Zacznijmy od tego, dlaczego uważam, że SpongeBob jest syntetyczną gąbką do mycia, a nie żywą gąbką morską. Mógłbym po prostu powiedzieć, że jest kanciasty, ale taka argumentacja dla wielu mogłaby być niewystarczająca. W epizodzie Przyjaciele na dziko z 10 sezonu, zielony kamień, który wyszedł z wulkanu po trzęsieniu ziemi, nie pytajcie, sprawia, że znani nam bohaterowie stają się rzeczywistymi zwierzętami bez ludzkich cech. I w ten sposób Perła przemieniła się w wielkiego wieloryba, Pan Krab w małego kraba, a Skalmar... no właśnie. Co dla nas ważne, SpongeBob nie stał się żywą gąbką morską, tak jak powinno się stać. Wprost widzimy, że jest zwykłą, syntetyczną, wyciętą równo gąbką do mycia. Tak samo w odcinku Orzeszek. Gdy SpongeBob, Patryk, Pan Krab i Skalmar wychodzą na zewnątrz, możemy zauważyć, że SpongeBob stał się zwykłą gąbką. Jest jeszcze jeden fakt, którego nie można pominąć. W epizodzie Szorstka strona SpongeBob, przez to, że nie potrafi być asertywny, postanowił zamówić zieloną, szorstką stronę. Tylko przecież ta szorstka strona jest dobrze znana z gąbek kuchennych do cięższych zabrudzeń. Mamy też odcinek Przyjaciele na dziko, który nie pozostawia nam już żadnych złudzeń. Widzimy SpongeBoba, który jest używany jako zwykła gąbka do mycia, podobnie jak w Top Gąbka, gdzie nazywany jest wprost produktem myjącym. You are
the cleaning utensil. Oznacza to, że w przeciwieństwie do jego rodziców, SpongeBob nie jest gąbką morską, czyli żywym stworzeniem. Ktoś powie, że gąbka morska pewnie też może mieć kanciasty kształt? No właśnie nie, gdyż kształt gąbek jest nieregularny. SpongeBob jest syntetycznym wyrobem składającym się z tworzyw sztucznych, a jego rodzice nie są w rzeczywistości jego rodzicami. Ktoś mógłby powiedzieć, że widzieliśmy przecież SpongeBoba w brzuchu jego mamy, jednak to była tylko wyobraźnia SpongeBoba, a nie rzeczywista przeszłość. Pozostaje nam pytanie, w jaki sposób znalazł się w bikini dolnym? Dlaczego nie służy jako gąbka do mycia, na przykład w jakimś domu? Żeby odpowiedzieć sobie na to pytanie, koniecznie musimy poruszyć temat ludzi w serialu. Z pewnością nieraz zauważyliście, że w trakcie odcinków mogliśmy zauważyć rękę człowieka, czy pirata Patiego, a nawet marynarza w łodzi podwodnej. Rzeczywistych ludzi, którzy obserwują życie morskich zwierząt. Jednak czy kiedykolwiek zauważyliście, że ludzie w serialu mają rzeczywisty wpływ na świat SpongeBoba? W epizodzie Haczyki z pierwszego sezonu, Patryk i SpongeBob mimo ostrzeżeń pana Kraba zaczynają bawić się ogromnymi haczykami. Jak się domyślacie, są to rzeczywiste, zarzucone przez ludzi haczyki, aby łapać ryby z bikini dolnego. Przecież mąż pani Puff został złowiony przez rybaków. W filmie SpongeBoba Schłodzony jubileusz widzimy, jak z łodzi człowieka wypada ananas, spada na samo dno i staje się domem głównego bohatera. A co jeśli powiem wam, że praktycznie całe bikini dolne stworzone jest ze śmieci wyrzuconych przez ludzi do wody? Niemożliwe? Restauracja pod tłustym krabem to w rzeczywistości klatka do łapania krabów. Kubeł pomyj to zwyczajne wiadro. Tak samo jak dom SpongeBoba ananas wypadł z łodzi człowieka i stał się rzeczywistym domem w kreskówce, tak samo stało się z klatką na kraby czy kubłem. I to nie koniec. Gdy przyjrzymy się bliżej domom mieszkańców, wprost widzimy, że są stworzone ze stali i łączone za pomocą nitów. Zupełnie jak statki w przeszłości. Oznacza to, że całe miasto zostało stworzone z wyrzuconych przez ludzi odpadów czy statków, które zatonęły. Świadczy też o tym wielka kotwica widoczna na samym środku miasta lub śruba okrętowa. To wszystko zostało wyrzucone przez ludzi do wody i stało się przedmiotem do użycia dla morskich stworzeń. Nieraz widzimy też, że miasto jest pokryte śmieciami. Tylko skąd się wziął SpongeBob? W tym świetle najsensowniejsze wydaje się tłumaczenie, że został wrzucony przez ludzi do wody razem ze śmieciami. Prowadzi nas to do wniosku, że SpongeBob jest dosłownie odpadem wyrzuconym niewłaściwie do wody. Jak możemy przeczytać w artykule, zwykła żółta gąbka kuchenna może rozkładać się setki lat. Oznacza to, że nienaturalne gąbki mają bardzo negatywny wpływ na środowisko i nigdy nie można ich wyrzucać do wody czy w miejscach do tego nieprzeznaczonych. Prowadzi nas to do smutnego spostrzeżenia, jak bardzo zanieczyszczane jest nasze wspólne środowisko. Ponieważ SpongeBob w całości został oparty na śmieciach znajdujących się w oceanie. Może poza domem Patryka i Skalmara? Mimo, że SpongeBob jest kreskówką, pokazuje przykrą dla nas rzeczywistość. W dalszym ciągu wielu ludzi zamiast wyrzucić odpady do przeznaczonego do tego miejsca, postanawia nielegalnie wrzucić je do lasu czy wody. W odcinku 6 Latającego Patrolu dowiadujemy się, co z odpadami, które nie nadają się do recyklingu. Te resztki trafiają na składowisko odpadów i co ciekawe, właśnie na przykład gąbka, którą jest SpongeBob, nie nadaje się do recyklingu. Jednak to nie oznacza, że możemy wyrzucać śmieci na przykład do wody czy lasu. Jest to nielegalne i szkodzi naszemu środowisku. Przykładowo zanieczyszczenie Bałtyku źle wpływa na zdrowie fok szarych. Dlatego Główny Inspektorat Ochrony Środowiska bada jakość wód w laboratoriach, co porusza odcinek 8 Latającego Patrolu. Pamiętajcie, że właściwa segregacja odpadów jest niezwykle istotna dla ochrony przyrody. Nie wyrzucajcie śmieci do lasu, wody i innych miejsc do tego nieprzeznaczonych, ponieważ szkodzi to nam wszystkim. Dajcie też znać, co sądzicie o teorii. I pamiętajcie, że w każdą środę o 17 na kanale WP TV odcinki Latającego Patrolu, natomiast powtórki w piątki o 11.20. Był z wami Cyprian, do kolejnego odcinka. No i cześć.